Sponsorem głównym klubu jest firma Polagis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Jacek Jarno w spotkaniu z Wiktorią do swojego dorobku strzeleckiego dołożył dwa trafienia, które pozwoliły mu zbliżyć się do czołówki strzelców czwartej ligi. Napastnik Podlesianki podkreśla, że ważnym wydarzeniem sobotniego meczu była czerwona kartka dla gracza gospodarzy. Nadmieńmy jednak, że pokazana jak najbardziej słusznie. Do momentu czerwonej kartki był ten mecz bardzo wyrównany. Z jednej i z drugiej strony były te sytuacje. Ta czerwona kartka troszeczkę ten obraz zmieniła pod koniec pierwszej połówki. Na drugą wyszliśmy jak prawdziwa drużyna i udokumentowaliśmy to bramkami. Z tego się bardzo cieszymy i myślimy już o następnym spotkaniu. Siły wyrównały się w 64 minucie, kiedy boisko po dwóch żółtych kartkach musiał opuścić Jakub Broj, który na murawie spędził zaledwie 6 minut. Do młodego zawodnika Podlesianki nikt pretensji jednak nie ma. Nie, no na pewno ma pełne wsparcie z naszej strony. Zachował się tak, jak się zachował, no niestety. Wyrównał szansę drużyny przeciwnej, ale tak jak mówię, ten mecz mógł się potoczyć w drugą stronę też przy 11-10, gdy graliśmy. Wiktoria miała swoją sytuację, nie strzeliła jej. Obroniliśmy się i potem zadaliśmy im te ciosy i Kuba już po prostu przemyśli to, co zrobił. Już na pewno tego błędu nie popełni i cieszy się razem z nami ze zwycięstwa. Jacek Jarnot, tak jak wspomnieliśmy na wstępie, zdobył w tym meczu dwie bramki, choć bardzo zastanawiające było jego zachowanie po bramce i delikatnie mówiąc, stanowana radość napastnika LGKS-u. To było powiedziane przed meczem, powiedziałem chłopakom, że jak strzelę, to będę stał, czekał na kolegów, którzy będą się z tego cieszyć. Ja zrobiłem swoje i drużyna na tym tylko skorzystała. Podlesianka w dwóch ostatnich meczach zdobyła 6 punktów, strzeliła 8 bramek i nie straciła ani jednego gola. Czy można już mówić, że drużyna w końcu odpaliła? Za wcześnie by tak mówić, ale na pewno te dwa mecze teraz pokazały, że jesteśmy dobrą drużyną, potrafimy wygrywać i musimy to tylko kontynuować.